witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj mamy 2 listopada. Nieco inny film. Dzisiaj akurat byłem tutaj, jestem tutaj u taty i odwiedziłem moje ptaki rozpłodowe. To są akurat moje rozpłodowe samczyki na przyszły rok. W tym roku były, dołączyły tutaj jakieś pojedyncze nowe. Aczkolwiek w tym roku w sumie samczyki to dołączy jeden bądź dwa tylko, więc skromnie, samce raczej zostają. Chciałem pokazać, jak one wyglądają. Na chwilę obecną są jeszcze tutaj. Nie będę zdradzał, aczkolwiek jest mały nowy projekt robiony. Jak to się mówi, powrót do domu. Tak wyglądają samczyki w tej chwili moje, rozpłodowe. I pokażę może, na jak ja, że tak powiem, selekcjonuję ptaki, jak wybieram ptaki do rozpłodu. Jak to ja mogę powiedzieć, u mnie każdy gołąb w rozpłodzie no ma jakąś historię. O każdym ptaku z rozpłodu mogę coś powiedzieć. Gwiazdą tutaj, że tak powiem w cudzysłowie, tego gołębnika jest tutaj samczyk na samej górze. Niebieski, potężny samiec. Jest to właśnie mój Gabi. Pokażę go może później z bliska, jak on się prezentuje. Aktualnie już kończą ładnie pierzenie. Gabi, czyli oryginalny gołąb od Ulricha Franzandera. Mam tutaj na gołębniku 2 samczyki. Oryginały od tego hodowcy. Oba bardzo fajnie przekazują, jeżeli chodzi o potomstwo. No Gabi daje mi na tą chwilę najszybsze ptaki. Jego dzieci, wnuki, prawnuki w kolejnych pokoleniach mają już około 10 dyplomów. Jest ojcem między innymi 2 razy 4. lotnika młodego na oddział. No jest to taka moja podstawa gołębnika rozpłodowego. A z racji tego, że o każdym z nich mogę coś powiedzieć, pod nim akurat nie widać, teraz siedzi nakrapiany samczyk od kolegi Krzyśka Chruściela. Jest to wnuk słynnego maratończyka, kolegi Krzyśka Węgleskiego. I też w tym roku dał mi bardzo, bardzo fajne młode, bardzo ładnie latały. W celi tutaj niebieski, bury samczyk. Jest to ojciec starego szpaka. Ojciec starego szpaka. Oprócz tego ojciec między innymi takiego bardzo dobrego mojego lotnika 356. W tym roku świetnie latał jego syn. Też myślę, jest to gołąb bardzo, bardzo wartościowy. Co mamy wyżej? Wyżej Andalus. Oryginalny gołąbek od Piotrka Puciennika. Pełny brat jego bardzo fajnego lotnika na młode, który reprezentował go na wystawie okręgowej, również tej samej barwy. Jego córka w tym roku, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, pójdzie na wystawę tutaj ode mnie z mojej hodowli. Niżej mamy ciemnego. Ciemnego pokażę również za chwilę z bliska, bo ciemny jest samcem po przejściach, jak to ja mówię. Normalnie może na innych hodowlach byłby usunięty, aczkolwiek on daje fantastyczne młode. Jest on wnukiem Gabiego, a z drugiej strony jest synem takiego bardzo dobrego lotnika mojego ciemnego od kolegi Pawła Papugi ode mnie tutaj z oddziału. Paweł raczej nie ogląda, aczkolwiek jeśli by przypadkiem zobaczył, to serdecznie pozdrawiam. Ciemny między innymi jest ojcem ciemnej pstrej, tej, że tak powiem, u mnie z folderu, drugiej lotniczki kategorii F w okręgu Łódź. Wewnątrz, w jego celi, siedzi nowy samczyk, który tutaj zostaje w tym roku. Początkowo ciemny pozwolił mu siedzieć u siebie w celi, a teraz doszło do tego, że siedzi przed celą. Ostro tutaj walczą. Bardzo, bardzo podoba mi się ten młody pod kątem charakteru, że tak ostro walczy o tą celę. Na razie w miarę się godzą, aczkolwiek zobaczymy, jak długo to potrwa. Tego młodego również pokażę, bo jest to bardzo, bardzo
fajna historia i myślę, że ten młody da mi tu w przyszłości wiele fajnego potomstwa. Niebieski samczyk na wprost. Kolejny oryginał od Ulricha Franzandera. Pseudonim Massimo, tak miał napisane na narodowodzie, takie imię nadał mu właściciel, więc zostaje to. W tym roku był parowany na czerwoną od Piotrka. Komplet młodych w domu, fantastycznie latały. On jest też między innymi ojcem takiego mojego szpaka 3-letniego, który bardzo fajnie lata. 2-letniego olimpijskiego 28, też potężny, duży samiec. No, myślę, że ten samczyk również w przyszłości da mi sporo radości. Po prawej stronie u góry, na samej górze, jest samczyk po pełnej siostrze najlepszej, jak to ja mówię, lotniczki naszego oddziału w historii, od kolegi Dawida Malinowskiego. On myślę, że może zerknie. Serdecznie go tu pozdrawiam z tego miejsca. Jest to syn samicy 1083. Samiczka bardzo ładnie latała u nas w oddziale, aczkolwiek no, doznała kontuzji w pewnym momencie, a jest ona siostrą właśnie samiczki 1003. Najlepsza lotniczka oddziału, trzecia lotniczka oddziału. Bardzo dużo pozycji na podium, mnóstwo pozycji w pierwszej dziesiątce oddziału. To była fantastyczna samica u kolegi. Mam też pełne dwie córki tej samiczki 1003 u mnie. W tym roku naprawdę bardzo fajne, młode. Po tym samczyku do ostatniego lotu wszystko leciało w komplecie. Jest też, na ostatnim jakiś zaginął, ale w tym momencie są po nim bardzo fajne córki. No i pod spodem aktualnie śpioszek. Niebieski białolot. Samczyk od Piotrka Płóciennika. Jest też jego siostra u mnie na rozpłodzie. No i to mam nadzieję, że będzie gwiazda moje u mnie w rozpłodzie na lata. Samczyk jest synem najlepszego lotnika w zeszłym roku kategorii A i B w oddziale Zduńska Wola, a jego matka była drugim lotnikiem A i B w oddziale Zduńska Wola. Jednocześnie oboje jego rodziców w 2020 roku były odpowiednio czwartym i piątym lotnikiem okręgu Łódź w kategorii bodajże B były wystawione. Tak więc fantastyczne młode, fantastyczne samce z fantastycznym pochodzeniem i już w tym roku naprawdę młodzież po nich no, pokazała klasę. Pokazała klasę. Są tutaj jeszcze dwa samczyki. Na wolierze siedzi rudy samczyk. Syn najlepszego lotnika oddziału Zduńska Wola. W tym roku jest po nim bardzo, bardzo ładna córka po lotach. I jeszcze nie wiem, czy tu u góry będzie widać. Niebieski, nakrapiany pstry samczyk. To on jest akurat synem wybitnej lotniczki u Piotrka, wybitnego lotnika na długie loty. Więc tak jak mówię, każdy gołąb tutaj ma swoją jakąś historię. A ja może pokażę kilka tych podstawowych, jak one się prezentują z bliska. Pierwszy samczyk, którego chciałbym zaprezentować, czyli podstawowy mój samiec rozpłodowy, Gabi. Samczyk z 2014 roku. Aktualnie na ostatniej lotce, bardzo mocno zbudowany. Tak jak mówię, gdy sprowadziłem go do siebie, wcześniej nie miałem chyba takich ptaków aż tak mocno zbudowanych. Jest to naprawdę maszyna, jeżeli chodzi o budowę. Samiec mega mocny, duży, potężny. Raczej staram się go parować na samiczki nieco mniejsze, bo naprawdę, jeżeli chodzi o to, jeżeli parowałem go na duże samice, naprawdę młode były King Kongi. Samiec o bardzo mocnej, jak to niektórzy uważają, wibracji. Ja może na to nie patrzę, aczkolwiek jest mega, mega umięśniony i myślę, że to właśnie dlatego. No, dał mi wiele, wiele pociechy. Mam tutaj też
na rozpłodzie u taty jego synów, którzy już również dają mi bardzo fajne potomstwo, potomstwo z wynikami. Tak więc myślę, że był to strzał w dziesiątkę i ten gołąb na pewno będzie u mnie do samego końca i będą jego dzieci rozhodowywane dalej. Kolejnym samczykiem jest ciemny o numerze 300. Wiadomo, no, obrączka była założona nieco specjalnie. Jest to syn właśnie ciemnego od kolegi Pawła oraz córki Gabiego, dwóch wybitnych lotników. On uhodowany jako późny dał mi między innymi tą ciemną pstrą, która tak fantastycznie latała w 2019, a jest to samczyk po przejściach i teraz pokażę dlaczego. Widzimy jaki ma dziób. Miał niestety kontuzję, zahaczył o coś i niestety odpadła mu część dzioba, ta dolna. Muszę mu regularnie piłować ten górną część dzioba. Ten dół jest zupełnie rozwalony. Normalnie pewnie u kogoś mógłby stracić, że tak powiem, żywot, ale u mnie też będzie do końca swoich dni. Ma to piłowane, tą górę, aby mógł się spokojnie najeść. No i w tym roku w połączeniu na córkę 1003 dał naprawdę fantastyczne młode. Samczyk również o bardzo fajnej budowie. Teraz są jeszcze na tym pierzeniu. Mało mnie widzą, bo ja tu niestety rzadko przyjeżdżam. Ale już niedługo myślę się to zmieni. Naprawdę fantastyczny samiec, jeśli chodzi o rozpód. Kolejny samczyk 3380. To jest samczyk właśnie po tych najlepszych lotnikach AB kategorii od Piotrka Płóciennika. No, gołąb z mega budową, bardzo mocnymi plecami. Jest to samczyk roczny, aczkolwiek już w tym roku dał dwie bardzo fajne sztuki. Jego syn on był połączony na imbretkę właśnie na Gabiego. Jego syn miał 6 i 13 miejsce na oddział. Nie domknął mi niestety kategorii F. Jego córka bardzo fajne konkursy, też czołowe. No, myślę, że to będzie materiał na lata. Piotrek, jeżeli go widzi, to na pewno może być spokojnie z niego dumny, bo naprawdę ten gołąb myślę, że w przyszłości da mi jeszcze mnóstwo fajnych lotników. A mam tu już wyhodowanego w tym roku do rozpłodu jego syna, którego może teraz pokażę. I tu może pokażę syna, prezentowanego przed chwilą białolota. Płowy samczyk. Tutaj akurat jego ojciec był łączony na czerwoną. Córkę najlepszego tego rozpłodowca u Piotrka. No i powiem szczerze, jak zobaczyłem tylko jego barwę, to już wiedziałem, że ten gołąb musi zostać u mnie do rozpłodu. Jest to gołąbek późny. Ma jeszcze 5 lotek do spierzenia. Ale naprawdę przede wszystkim, czy mnie już zaskakuje, to mega charakterem. Już walczy tutaj bardzo, bardzo mocno z ciemnym o cele. No i doszło do tego, że to ciemny siedzi przed celą, a on siedzi w środku. Podziwiam taki charakter, bardzo lubię taki charakter, zwłaszcza u młodych. Tym bardziej, że właśnie ciemny, który był prezentowany wcześniej jako bziak wpuszczony do gojemnika rozpłodowego, jeszcze piszczał, a wywalił mi starego samca z celi. Piękna barwa, bardzo ładna budowa, widzę, się szykuje. O, i myślę, pochodzenie ekstra,
Myślę, że o ten gołąbek w przyszłości też da mi coś fajnego. To pokażę jeszcze drugiego z oryginałów od Ulricha Franzandera. Tak jak mówiłem, w tym roku w połączeniu właśnie na czerwoną od Piotrka komplet młodych w domu. Kolejny samiec z mocną budową. Tak u mnie te ptaki wyglądają. Przy okazji bardzo taki miły samczyk. Pięknie wygląda, tak jak mówię, na gołębniku dorosłych mam już kilku jego synów. Teraz roczne dotrą, trzy kolejne. Bardzo ciekawy egzemplarz, myślę. I materiał hodowlany na kolejne lata. Nie jest to jeszcze samiec wiekowy, więc myślę, że jeszcze da coś fajnego. I zaprezentuję jeszcze ostatniego samczyka. Samczyk Rudy. Jest to syn najlepszego lotnika oddziału z Duńska Wola w 2020 roku. W tym roku jego dzieci miały nieco pecha. Były trzy przeznaczone do lotu. Jedna samiczka dzień przed koszowaniem na lot konkursowy została niestety upolowana. Jedna ukończyła loty z całkiem fajnymi wynikami, a jedna niestety zaginęła na ostatnim locie. No niestety tak się przydarzyło. Ale samczyk bardzo terytorialny. Czymś, co mnie właśnie bardzo, bardzo zaskakuje, to jego partnerka siedziała na przykład na jajkach, a on przesiadywał non stop obok niej. Nie jest to jakiś wariat, jest to gołąb, który jako już późniaczek wpuszczony do celi, jak to mówię, wyleciał z tej celi raz, wrócił do niej niemalże od razu i już tam został. Nie było żadnego najmniejszego problemu z jakimś przystosowaniem do gołębnika i tak dalej. Myślę, że też w przyszłości da mi jeszcze coś fajniejszego niż w tym roku. Na pewno są to ptaki do pracy na lata. I tak z grubsza wygląda sytuacja, jeśli chodzi o mój gołębnik rozpłodowy na przyszły rok. Tak jak mówię, będzie jeszcze przed nami mały projekt. Troszkę zmieni się ich miejsce pobytu prawdopodobnie. Ale tak jak widać, na takich gołąbkach bazuję, jeżeli chodzi o rozpód. Każdy z tych gołębi ma coś w sobie, na co zwróciłem uwagę. O, może teraz nam się Gabi zaprezentuje w pełnej krasie. Jak i tutaj te samczyki. Tu widzimy po środku tamte ostro. Walczą non-stop, nie mogą się ze sobą zgodzić. No ale dobrze, dobrze. Niech młody pokazuje charakter. Może w przyszłości będzie z niego coś fajnego. Tyle na dziś. Samiczek w tej chwili pokazywał nie będę, bo samiczki są na wolierach, na dworze. Niech sobie tam przebywają, a dzisiaj dzień wybitnie deszczowy, więc myślę, że nie miałoby to sensu. Tyle na dziś, taki nieco inny materiał. Pozdrawiam, do usłyszenia.